Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Planescape Torment, moi drodzy. A jesteśmy na etapie zwiedzania bardzo ciekawych krypt znajdujących się głęboko pod ziemią. Kraty pokrywa cienka warstwa starej, zaschniętej krwi. Słyszałeś tu jakieś delikatne chrobotanie. Otwory prowadzą w ciemność. Słyszysz, jak coś na dole się porusza. Dochodzi stamtąd smród gnijącego mięsa. W porządku. Okej. No właśnie, że tak myślałem, że to będą właśnie pułapki. Będzie w pizdu pułapek. To jest taka... O mój Boże, no. Dobra. Użyj. Użyj jedną igiełkę. Świetnie. Zapisz grę. Dobrze poszło. Zostały z tego zadrapane płyty rdzy. Jak gdyby było to niedawno poruszone. No i teraz pytanie, czy... Może ty spróbuj to otworzyć, masz więcej zdrowia. Dziękuję serdecznie, znowu obrażenia. A czemu do mnie? Maczuga z kości udowej, czaszka. Wydaje się, żeśmy nic tutaj nie znaleźli ciekawego. W porządku. Czy ja otrzymuję obrażenia stojąc na tym, głównie? Bo twoje muzyki stanie się zjadły. O ja pierdzie! Przepraszam. Zejdź z tego. Ja. Dobra, zejście niżej. Bądź będę słuchał. Kuźwa! Zrobiony. To jest niesamowite. Wow, czaszko szczury! Kuźwa, dają się na czaszko szczura! Idę. No, pociekały? Serio? Co to jest? Obrzydliwa sadzawka zakrzepłej krwi i posoki. Wygląda na to, że wśród części ciał może być coś interesującego. Okej, okay, Dakon. Słyszę twoje słowa. Weź ten szczur, tego szczurka. W porządku. Ty sprawdź trupa. To ciało zostało straszliwie zniekształcone. Wygląda jakby było spalone, poprzebijane nożami, poćwiartowane, utłuczone pałką i przeciśnięte przez kratę. Leży w dwóch kawałkach w zaschniętej kałuży, że zleżałej krwi. Nic? Co? Trudno. Okej, okay, jaką my tu mamy? Odcięta ręka. Zwłaszcza, że jestem fanami różnego rodzaju rzeczy związanych z częściami ciała. Więc odcięta ręka twoja. Chyba żart. Umagicznienie plus jeden. Specjalne właściwości plus dwa do obrażeń obuchowych. Nowe tatuaże. Szybkość 4. Biegłość maczugi. Może być używana jedynie przez wojownika i złodzieja. Ręka jest twarda, niczym drewniana maczuga. Wygląda jakby odcięto ją czysto przy ramieniu, najprawdopodobniej za pomocą kosy. I choć wygląda jakby miała wiele dziesiątków lat, nie przegniła, lecz raczej skamieniała. Ma niezdrowo szaro-blady odcień, jest pokryta bliznami. Przyozdobiają ją zawiłe tatuaże. Ciągną się od nadgarstka do góry. Po dokładnym zbadaniu jesteś całkowicie pewien, że to twoja ręka. Nie wiadomo, jak długo leżała tutaj, czekając na ciebie. To czyją rękę ja mam na sobie? Nie możesz wytłumaczyć dlaczego, ale czujesz, iż powinieneś zanieść ją do salonu tatuażu i oddać do zbadania. Może tatuaż powiedzą coś o tym, co działo się z twoją poprzednią inkarnacją, kiedy ręka była jeszcze przy ciele. Na pewno w takim razie będziemy ją trzymać ze sobą. Dajemy ją tutaj jako przedmiot ważny. Interesujące. To części obecnej niedziałającej maszynerii napędzającej urządzenie powyżej. Czy tutaj było coś jeszcze? Chyba nie. A możemy tu odpocząć? Bardzo restrykcyjne są zasady odpoczynku w tej grze.
szczerze powiedziawszy. Dobra, co no może po kolei, słuchajcie, będziemy szli, bo przy tych kratach coś mi się widzi, że jest dużo pułapek. Usłyszeć, będę służył. W porządku. No właśnie. Dobra, wejdźmy z tej krypty. I nowi przeciwnicy. Dobrze, więcej expa. Równowaga. W porządku. Ja znaczy, że za każdego dostajemy całkiem sporo tego expa. Bezimienny. Glif. Przechodząc obok jednej z poskręcanych kamiennych twarzy na ścianie, słyszysz, jak woła do ciebie skrzeczącym głosem, który brzmi, jakby przesuwano głazy. Nieśmiertelny, spójrz na mnie, jestem Glif. Chcę z tobą zamienić słowo. No proszę, ściana do mnie gada teraz. Skąd wiedziałeś, że jestem nieśmiertelny? Jest w tobie jakaś pilna potrzeba. Widzę wiele w opowiadającym pyle tych tuneli. Brakuje ci czegoś ważnego. I to trzyma cię z dala od słodkich objęć śmierci. Co chciałeś mi powiedzieć? Słuchaj, to miejsce jest dla ciebie niebezpieczne. Na powierzchni oczekuje cię zdrada, a twoja droga jest długa i kręta. W końcu znajdziesz to, czego szukasz, ale być może nie będziesz tego chciał. Jesteś jakąś wyrocznią? Wyrocznią? Nie, ja tylko obserwuję to wszystko. W takim razie odpowiedz mi na moje pytanie. Pytania. Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o sobie, jak się tutaj znalazłeś. Byłem kiedyś szanowanym przywódcą mej społeczności w niższej dzielnicy. Drobny magnat chciał więcej władzy kosztem mego ludu, moich przyjaciół, mych krewnych. Ja i moi przyjaciele stanęliśmy naprzeciw niemu. Ja cię zobaczę, co sobie odsypisło. I co dalej? A wtedy złapał nas, jednego po drugim, i spętał nasze dusze i zmysły, zmienił je w twarze. Tutaj, w katakumbach, gdzie spływa cały brud Sigil. A potem pozwolił, by brudne wody z góry wypełniły nasze usta, nos i oczy. Jak mogę pomóc? Jestem przeklęty. Muszę to pozostać tak długo, aż czysta woda dotknie mych ust. Istnieje magiczna butelka z wodą w zatopionych ziemiach. Przynieś mi ją. Daj jej posmakować, a powiem ci o kimś, kto może pomóc ci odkryć jej możliwości i nigdy już nie będzie brakować ci wody. Gdzie jest ta butelka? Zaktualizowałem ten dzień. Nie wiem. Był taki artysta, nazywał się Chad, który często odwiedzał te tunele. On wiedział. Znajdź go, a może ci powiem. Znajdź Chada. Dobra, muszę zapamiętać Chad. Jak się dostać z zatopionych ziem? Poprzez ziemię umarłych, w których spacerują. I rządzą umarli lub przez labirynt myśli, gdzie włada wielojedność. Wszędzie może cię coś spotkać, coś złego. Ziemię umarłych? Umarli to na swój sposób odzyskali życie. Rządzą część tych katakumb, walczą z wielojednością o serce tych tuneli. Opowiedz mi o katakumbach. Katakumby stworzono wieki temu. Miały przyjmować umarłych z miasta, którzy nie godzili się na to, co robią grabarze. Stały się ziemią zakazaną, gdzie mieszkają potwory, które rzadko widzi ludzkie oko. Gdzie ludzie grasują jak padlinożercy wśród padlinożerców. Wielojedność patroluje tunel i wielu obróciło przeciw. Ich własnej naturze. Mieszkańcy ziem umarłych też tam są. Chronią tunele przed ludźmi, którzy do nich przychodzą. Opowiedz mi o ziemiach umarłych. To już było. Opowiedz mi o wielojedności. Słyszałeś o czaszkoszczurach? Kiedy zbierają się, stają się jeszcze potężniejsze. Jak są jak jeden umysł i
one i ich słudzy, szczurołaki, próbują opanować pod tunele. Toczą wojnę z mieszkańcami ziem umarłych. Powiedzmy, jest o tych katakumbach. Już było. Mam jeszcze kilka innych pytań. Co dokładnie miałem dla ciebie zrobić, to już pamiętam. Dobra, nic, żegnaj. W takim razie powiedział nam wszystko. Ale wiecie, nie głupi pomysł byłoby przejść jeszcze raz po tych katakombach i zabić wszystkie stwory, które się tutaj zrespiły. Maczugę z kości udowej. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek warte jest, więc... Tą drogą tak to zbieram trochę na pałę. Idę. Ciało leży bez ruchu, niezależnie... Nie wydajesz się zombie. Okej, sprawdźmy jeszcze wszystkie tutaj napisy. Ten ciało osoby jest wygięte i poskręcane, jak gdyby zginęła w strasznych bólach. W przeciwieństwie do większości beczek i urn w katakumbach, te zdają się być raczej nienaruszone. Sprawdźmy, co jest w środku. Miedziaki. Dobra. I teraz, tak jak mówiłem, przejdźmy się po tych katakumbach, zobaczmy, czy możemy tutaj zyskać trochę doświadczenia na ewentualnych potworkach, które by tu były. Bo zawsze jest szansa, że coś się zrespi. A my doświadczenia potrzebujemy zawsze i wszędzie. Właśnie uwielbiam te stare RPG-i. Powiem wam, że na pewno będziemy robić Baldura, na pewno będziemy robić inne gry z tej kategorii. No bo to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, jaką można sobie wymarzyć. Szmaty, miedziaki. Te szmaty mi coś dają w ogóle? Czaszeczkę. Tutaj bandaż do ciebie. A właśnie. Użyj bandaża, użyj bandaża i użyj bandaża. Dziękuję. Zrobiony. O, posłuj z płynem balsamującym i dwa bandaże. Świetnie, no to odzyskaliśmy przynajmniej część. Co? Szczerze, te czaszki... Nie sądzę, żeby były mi do czegokolwiek potrzebne, tak samo jak te maczugi z kości. Je wyrzucę. Zardzewiały stary sztylet tak samo. Nie wierzę, że to będzie do czegoś potrzebne. Idę. Tam jeszcze chyba nie było. O, szczurołak! Interesujący, to dwa. Bierzemy ich od razu. Cholera. Oto ja. Pięknie. Dużo doświadczenia dają. W porządku. Trochę się dźwięk buguje, wiecie, za każdym razem, jak staram się czasem walczyć z nimi. Czaszka szczurołaka. Jedną wezmę. W zasadzie czaszki szczurołaka to można by spróbować, bo może będą jakoś ważne. Ta czaszka szczurołaka, człowieku, ależ z nich paskudne stworzenie. Zobaczymy, czy mogą nam za nie zapłacić. Tak jak za ogony. Na półkę spoczywają kiedyś całe rodziny. Po splądrowaniu przez zbieraczy zostały z nich jedynie pył i połamane kości. Tej wrzeźbionej twarzy aż kapie wilgoć. Wygląda, jakby płakała. Już też było. Wiecie co? Tu mamy do labiryntów myśli, do zdruzgoconej krypty. Sprawdzimy sobie teraz górę. Nadal tego sztyletu nie znalazłem, o którym była mowa wcześniej. Dobra, zaczniemy, moi drodzy, teraz od tego miejsca. O, to sprawdziliśmy, teraz tutaj pójdziemy, później tu. Okej, teraz zapis, zanim wejdę w coś dziwnego. Zakon. Twojemu życzeniu stanie się zadość. Pomimo wieku tej krypty, trumny wydają się być w prawie idealnym stanie. Na murze znajduje się napis w dawno zapomnianym języku. Zdaje się, że opisuje życie mieszkańców tego grobowca. Czekajcie, smartę sobie. Mamy dalej.
Smuga krwi prowadząca do największej trumny. Interesujące. Za chwilę mi coś wyjdzie. O, wiedziałem, że mi coś wyjdzie. Gule wyszły! Dobra, pomóż mi z gulem. Ty, mój drogi, narzuć na siebie... Równowaga we wszystkim. Słyszę twoje słowa. Tutaj tak samo. Dzięki temu będziemy mieli potęga jedności. Dobra, bonus do siły. Na krytyczne pudło, ładnie, na gulu. Widziałeś to? Dobra, pomóżmy Dakonowi jeszcze. Obiję dość mocno. A ty w ogóle się chyba byłeś z czymś mocniejszym od gula, tak mi się wydaje przynajmniej. Zrobione. Sztylet, miedziak, amulet serca. Będziemy czytać. Więcej amuletów serca. Topór boju w dobrej jakości. Dobra, ty bierzesz to. Sztylet. Kościany sztylet, moi drodzy. Specjalne właściwości kute. Może używałem przez kapłanów. Wydaje się, że ostrze tego sztyletu wykonane z kości jakiegoś stworzenia. Nie zmienia to faktu, że sztylet ten jest ostry jak brzytwa. Kościany sztylet. Praworządnie dobre postacie. Szczerze, no mam takie dwa już w takim razie. Nie mogę mieć dwóch równocześnie, nie? Szkoda. Fajnie było, taki wiesz, dual handing, nie? Dobra, specjalne właściwości. Leczy 27 punktów życia, zmniejsza zmęczenie, odporność na ataki sieczne, 20% odporność na ataki kłute. Ta błyszcząca kropla krwi jest twarda i gładka niczym perła. Kiedy położysz się ją na języku, natychmiast się rozpuszcza, wnika w krwiobieg i tak dalej. La, bom, bom. Dobra, to bym sobie... Dobra, to damy tobie. My sobie umieścimy tą krew tutaj. Dokładnie. Toporka nosić nie możesz. Nie wiem, czy ten kościany sztylet jest dokładnie tym, słuchajcie, co powinniśmy mieć, ale chyba nie ma tam grawerunku żadnego. Widzisz zwłoki mężczyzny, ma złamany nos, a jego twarz wyraża zaskoczenie. Trudno powiedzieć, czy zginął, czy od wielu przerażających ran na brzuchu i gardle, czy może z utraty krwi. Jego ramię zostało prawie oderwane od tułowia. Niedobrze, że się tak stało. Gdybym tylko mógł z nim porozmawiać, na pewno miałby co opowiadać. Nic więcej tutaj nie zrobimy. Zamknijmy wieko tej trumny, żeby przynajmniej nie wylazł już. A tam coś z tyłu jeszcze jest? A mogę tu... Nieważne. W porządku. Co mi niegłupim pomysłem byłoby chyba niedługo odpocząć, albo wrócić do Marty i tam odpocząć i posprzedawać fanty. Zdruzgocona krypta. W porządku. O mój Boże! Dobra, wszyscy na jednego. Idę. Okej. Wiesz co, narzuć na siebie rozmycie. Ty, mój drogi, tarczę na siebie. Czego? Umiejętności litania przekleństw. W ogóle walcz czymkolwiek. Macha jak szalony. Świetnie. Klątwę roju mogę spróbować rzucić. Pięknie, o to właśnie chodziło. Zakon. No, twarda walka się tu szykuje. Szansa na zadania obrony krytycznych. Dakon, ty użyj od razu tego. Trochę ci podleczymy. Tarcza na siebie. Widziałeś to?
Widzę, nie panikuj. Słyszę twoje słowa. Rządy gniewu. Usłyszę cię. Czy rządy gniewu zadają obrażenia? Bo... Musiałem obudzić się z martwych w takim. Uźwa mać. Jezu, walnąłem w siebie rządami gniewu. Dobra, nieważne. Oto ja. Jedną nogą zrobię. Cholera. Zrobione. Idę. Wow. No, to było grube. Dużo tych badziw tu było. Idę. Naręczny sztylet Morin. Może to jest ten sztylet. Kłuty może być wykorzystany przez wojowników i złodziei. Sztylety te niegdyś służyły Morin, zwanej sprawdzającą pecha. Morin była nieszczęsną młodą kobietą, która w wyniku serii porażek osobistych zdecydowała się na karierę złodziejki. Próbowała wcześniej sił w różnych innych profesjach, ale ledwo zaczynała pobierać nauki. Zawsze w nieszczęśliwym wypadku ginęła jej nauczyciel i musiała szukać wciąż nowych pól działalności. Wreszcie zesperowana Morin zdecydowała się poświęcić sztuce złodziejstwa, ale rezultaty tych starań były, jak się nie trudno domyślać, jak zawsze opłakane. Złodziejska kariera Morin była obfita w liczne nieszczęśliwe wydarzenia i zatargi, które nieodmiennie zmuszały ją do stoczenia walk w jej obronie. Każda z takich walk Morin zwykła odkupować ciężkimi obrażeniami i pobytem w więzieniu. Kiedy stało się jasne, że przy takim pechu Morin długo już się tym światem nie nacieszy, jej ojciec, arcymag Xorkon, stworzył dla niej te magiczne sztylety. Dzięki szczęściu zawartemu w magicznym orężu, Morin mogła nareszcie trafić swoich przeciwników. Pierwszy celny cios był dla niej wielkim szokiem. Kiedy zaś wypływ krwi zwracał uwagę przeciwnika, Morin dawała drapaka. Niestety podczas jednej z takich ucieczek z placu boju Morin potknęła się i przewracając nabiła na jeden ze sztyletów, umarła na miejscu. Tak to naturalny pech odniósł triumf nad magicznym szczęściem. Brawo. Ale fajna rzecz, zobaczcie, magicznie +2 do obrażeń kłute. To może być cenne. I to dla kogoś sobie na pewno zostawimy, bo zapowiada się całkiem sensowny przedmiot. My tu mamy seito wysokiej jakości, tylko dla kapłanów, dobrze. Jeszcze sprawdźmy to. 540 sztuk pieniążków. Meble świadczą o tym, że ktoś kiedyś mieszkał w tej krypcie. Okej. Okay. W murze wybito dziury, nierówna powierzchnia otworów pokryta jest śluzem o mocnym zapachu. W porządku. Przy okazji, co to jest jeszcze? Na tych podporach spoczywały kiedyś sarkofag. Najwyraźniej coś w nich było. Teraz nie ma już nic. Teraz sprawdzę, czy to na pewno wszystko zrobiliśmy. Kości wyglądają na dokładnie obgryzione, są nieregularnie porozrzucane. Dobra, co musimy zrobić, moi drodzy, to cofniemy się i odpoczniemy, bo niestety nasz stan zdrowia, magii i wszystkiego innego będzie tego wymagać. Na razie cofniemy i pójdziemy do Marty odpocząć. Zrobione. Bary? Strażnik porostuje się. Masz to, czego się Faro trepie? Jeszcze nie. Jeśli tego nie masz, to czemu marnujesz mój czas? Strażnik chichocze pod nosem. Nie mam, ale mam coś, czym możesz być zainteresowany. Ty, a co to może być? Brzdęk, co sądzisz o miedziaku? ¿25 miedziaków? Ciepło, lepiej, ale jeszcze nie. 50. Uśmiech przeciąga jego twarz. Wystarczy. Podaj, a ja otworzę bramę. Niech po niej sięgnie. Bierz, są twoje. Dobra, potrzebuje leczenia. Waży je, monety przesypują mu się przez palce i mówi, chyba wystarczy, otwieram bramę.
że cieszę się, że otworzyłeś tą cholerną bramę. Gdybym był w pełni zdrowia, to bym cię poskładał po prostu jak papier. I sprzedam też część fantów. Dobra. Zrobione. Moja droga Marto, ja potrzebuję odpoczynku. Co ty na to? Świetnie. I przy okazji, jak daleko mamy do kolejnego poziomu? Na mojej postaci to pewnie jeszcze dużo. Morty. Morty już niedługo. I tak samo Dakon. Świetnie. Zrobione. W porządku. Kujin. Tego nie znalazłem, nie znałem wcześniej. Widzisz starego mężczyznę z twarzą w kształcie księżyca. Patrzy na ciebie bez wyrazu i odzywa się. Wygląda, jakby jego głos miał być równie monotonny jak łąka. Witaj, zastanawiałem się, czy nie mógłbyś odpowiedzieć mi na kilka pytań. Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o sobie. Kiedyś żyłem w kraju metalowych maszyn i drzwi, które otwierały się na jedno słowo. Marzę o nieskazitelnych metalowych miastach i pustych skorupach naszych ludziach. Miałem tam imię i numer, a teraz nie mam żadnego z nich, jak wszyscy podobni do mnie. Imię i numer to wszystko, co posiadam. To wszystko, co posiadam na własność przez całe moje życie i skradziono mi je. Bez nich jestem niczym. Proszę cię o pomoc. Okej. Kto ma twoje imię i numer? Zaktualizowałem. Nazywała się Radin. Ukradła mi je, zaproponowała mi schronienie pod moim imieniem i numerem, a ona mi je ukradła. Legalnie i zgodnie z prawem należą do mnie. Znajdź ją, jest w tej wiosce. Dobrze, zobacz, co da się zrobić. Opowiedz mi jeszcze na kilka innych pytań. Opowiedz mi o sobie. Co możesz mi dać? Nie mam niczego, proszę cię o pomoc. Okej. Okay. Co da się zrobić? Opowiedz mi o tym miejscu. Nic o nim nie wiem. Nie znam tego miejsca, nie mam imienia, nie mam numeru. Nic nie pamiętam o tym miejscu. Zimno mi, boję się. To dziwne być takim nagim. Boję się, że umrę. Co masz na myśli? Kiedyś żyłem... A to już było... Spróbuję żegnać. Dobra, nic mi nie powie, ale możemy do Radin skoczyć przez chwilkę. Jest niedaleko. Kobieta znowu wpatruje się temu w dal, ale tym razem jej umysł nie błądzi tak bardzo. Nie wystraszyła się twoją obecnością, to znowu ty, co? Czy ty jesteś Radin, człowiek, któremu zabrałaś imię, chce je teraz z powrotem? Jej głos staje się piskliwy. Cóż, nie może tego dostać. Zaoferował jej imię, a ja je zatrzymałem. Nigdy nic nie mówił i nie wypożyczeniu ich. I nigdy nie mówił, że potrzebuje ich z powrotem. Nie dostanie ich. Możesz iść i powiedzieć mu to. Jeśli naprawdę potrzebuje imienia, powiedz mu, że może mieć moje. Radin powinno być dość dobre dla każdego. Nie było dość dobre dla ciebie. Dlaczego miałoby wystarczyć jemu? Istnieje kolosalna różnica między dorastaniem pod własnym imieniem i korzystaniem z cudzego skarbeńku. Nowe nastawienie kryjące się pod starym imieniem może zmienić to wszystko. Widzisz, co zrobiłam z tym imieniem? Porozmawiajmy o tym. Najpierw odpowiedz mi na kilka pytań. Czy porozmawiam z nim o tym? W takim razie zapomnij. Dobra, spróbujmy, zapytajmy. Pewnie nie będzie chciał, ale... Czy znalazłeś już kobietę z moim imieniem i numerem? Powie ci, że wygrała to imię ode mnie, ale to nieprawda, ukradła je. Potrzebuję mojego imienia i numeru. Ona jest gdzieś w wiosce. Tak, ale nie chcę ich oddać. Blednie na chwilę. Musi mi je oddać. Są moje. Ukradła mi je. Proszę cię o pomoc. Przecież jej udzielam.
Potrzebuję pomocy. Każdą pomoc, jaką mi okażesz, będę pamiętał z wdzięcznością. Proszę, pomóż. Pomóż, proszę. Mamy kilka pytań. Nie, dobra. Dobra, wracamy do Radiny. Coś tu będzie, kurde, nie tak. Gdy wracasz, kobieta nie wykazuje żadnego zainteresowania. Po chwili jednak ostrza... otrząsa się z otępienia. W chwili, gdy to robi, tatuaż na jej szyi zaczyna się wić. To znowu ty, śmiałku. Mówię ci, że nie zdradzę imienia i nie oddam numeru. Powiem ci coś, używam tego imienia i numeru, przyniosło mi szczęście. Zapłacę mu dobrze, to będzie mógł sobie kupić nowe. Co ty na to? Ile możesz dać? Co powiesz na przyzwoite 20 monet? To powinno mu wystarczyć, dopóki nie zdobędzie nowego kompletu, to co? Bądź tak dobry i idź, zapytaj go, czy to wystarczy. A może bym tak od ciebie odkupił? Patrzę na ciebie, jak gdybyś był szalony. Jesteś całkowicie pomylony? Oczywiście, że nie sprzedam mojego imienia. Dlaczego nie? Ponieważ to jest moje imię, trepie. Nie sprzedaję się swojego imienia. Po prostu daj mi imię i numer, albo będę musiał wydrzeć się z ciebie. Wierz mi, nie spodoba ci się to. Uzyskano przedmiot. Kobieta kurczy się na dźwięk twojej groźby, a powiedział mi, że ten numer będzie mnie chronił przed złymi ludźmi. Weź się więc te przeklęte rzeczy i skończmy z tym. Zdzieram, wijąc się tatuaż z szyi wraz ze sporym kawałkiem skóry. Ciska go w twoją stronę, ucieka. Goni ją. Pozwól jej odejść. No i dobra. Przygnębiony mężczyzna spogląda na ciebie z błyskiem nadziei w oczach. Odzywa się jednak jak zawsze, bez emocji. Czy podała ci me imię i numer? Zaproponowała ci pieniądze, czyż nie? Nie mogę tak żyć, jeśli nie masz imienia. Pieniądze nie mają żadnej wartości. Zdobądź me imię. Dała ci je. Jego wzrok powoli przesuwa się po twojej twarzy, obserwując uważnie. Tak, zrobiła to. Czy mogę o nie poprosić? Tak, twoje imię jest Kujin. Weź swój numer. O, ładnie. 2500 doświadczenia. Dziękuję za my imię i numer. Tak, Kujin, tak, ale nie. Teraz uświadomiłem sobie, że tutaj już nie muszę mieć numeru. Sam znajdź sobie numer, jeśli będzie trzeba. Dam ci mój stary numer, to może ci pomóc. To osłona w prawie, zabezpieczenie, zgadzasz się? No dobra. Niech cię ostrzega, zaufaj mu. Będzie cię chronił, żegna, odwraca się i zaczyna odchodzić. Zaczekam jeszcze kilka pytań. Zaktualizowałem mój dziennik. Powiedz mi o sobie teraz. Jestem Kujin, znalazłem się tu przez przypadek. Teraz, gdy już tu jestem, zamierzam nauczyć się więcej. Muszę wiedzieć więcej. Co robisz? Przygotuję się do stawienia czoła nowemu światu, z moją dawną tożsamością. Teraz, gdy wiem, że jest wiele ukrytych pułapek, zamierzam odkryć, co potrafię. Teraz jestem gotów. Dobrze, powodzenia. Poznając na razie, żegnaj. Poznając nauki Zertimona, stałem się silniejszy. Fantastycznie. A my dostaliśmy, moi drodzy, numer Kujina. Specjalna właściwość. Chroni przed chaotycznymi istotami. Czyli daje pewnie jakiś bonus do KP przeciwko nim. Nie może być używany przez chaotyczne postacie. Tatuaż liczb, zawarty połączony ciała i barwniki, kiedy się go trzyma, szamoce się, jakby szukał sobie miejsca. Jest to numer Kujina, osobisty identyfikator promieniujący prawem. Po użyciu tatuaż przechodzi na skórę noszącego go osoby i chroni przed atakami ze strony silnych, chaotycznych istot. Nie można go używać w postaci o charakterze chaotycznym. Teoretycznie mógłbym. Na razie mogę tobie go dać. I masz awans, świetnie. Więc moi drodzy, następny poziom. Dakon, wojownik mag, plus 1 broń sieczna, poprawił się rzut obrony, zwiększył się umiejętności bojowe, 4 uzyskane punkty życia i 2 punkty uzyskane w premii kondycja. Super. Brakuje mi tutaj bardziej złożonego, powiem wam szczerze, budowania postaci, wiecie?
Ale nie zdobył żadnego miejsca na zaklęcia, niestety. Jop. No dobra, moi drodzy. W takim razie teraz jeszcze pójdziemy do tego zbieracza. Nie jestem pewien, czy mam sztylet, czy nie mam tego sztyletu. Co to jest? Ten zniszczony wóz widział już lepsze dni. Czy mam ten jego sztylet, czy też nie? Więc sprawdzimy. Uhir, patrz na ciebie przez zmrużone oczy. I co? Znalazłeś może mój nóż? Jeszcze nie. Powiedz mi coś jeszcze. Jeszcze raz, gdzie go dokładnie zgubiłeś. Grzebałem sobie w katakumbach na dole i wpadłem wprost na gula. Dobra. Czyli nie powiedział nam dokładnie, w którym miejscu go zgubił. I przy okazji mały handelek jeszcze. Dobra. Grabarski amulet. Naręczne sztylety Morina bym sobie zostawił na wypadek, gdybyśmy zdobyli jakąś fajną postać. Kościany sztylet. To sprzedamy. Topór z poroża tak samo. Złoty pierścień i topór bojowy dobrej jakości. Dobra, czy ty masz coś ciekawego? Amulet krwi ma, słuchajcie. Amulet skrzepu. Leczy 18 punktów życia. Szczerze, to bym trochę tego kupił. Mogę kupić kilkanaście sztuk, dziękuję. Ja bym chciał tak z 8. Gotowe. Kup. I dla ciebie tak samo. Z 8 sztuk. Super. I ta szamańska różdżka. Będę miał dwie takie różdżki wtedy. Czy mi jest bardzo potrzebne? Chyba raczej nie. Więc a spokojnie. Dobra, to sobie połączymy. Amulet serca, amulet krwi. Serca daje 27, ten daje 18. Na serca to będziemy sobie na razie trzymać. W ten sposób zrobimy. Jop. I teraz mam przynajmniej się czym leczyć. I to w znacznej mierze. Dobra, odcięta ręka twoja. No nie mogę tego używać, nie mogę też tego sprzedać. Ale muszę zanieść to do upadłego. Idę. Dobra, moi drodzy, wracamy do katakumb, ale to już w kolejnym odcinku, więc dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata i zapraszam do Instant Game, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, papa. Przy okazji jeszcze zobaczymy, czy mogę wejść, czy muszę mu znowu zapłacić, bo to by będzie smutne. No chyba żart. No dobra, twoje szczęście, bo już miałem się załatwić. Więc dobra. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.